Dzień dobry Państwu, Emilia Pobłocka, witamy bardzo serdecznie, witamy ponownie po krótkiej przerwie. Już teraz czas na kolejną rozmowę i czas na naszych gości, a są nimi pan Jarosław Sachajko, ugrupowanie Kukiz 15, Koalicja Polska. Dzień dobry, witam serdecznie, a także pan Włodzimierz Tomaszewski, Porozumienie. Witam obu panów. Witam serdecznie. I zaczniemy od debaty prezydenckiej, od środowej debaty prezydenckiej. Chciałabym zapytać o panów wnioski dotyczące tej debaty prezydenckiej. Kto panów zdaniem wypadł najlepiej w czasie tej debaty? Proszę bardzo, pan Jarosław Sachajko, zacznijmy. Pani redaktor, myślę, że pani spodziewa się odpowiedzi, bo w mojej ocenie najlepiej wypadł Władysław Kosiniak-Kamysz, który był merytoryczny, próbował przemycić w tych tak naprawdę drugoplanowych albo trzecioplanowych pytaniach, które zostały przygotowane tylko po to, żeby utwierdzić w Polsce duopol, żeby w jakiś sposób wyciągnąć takie skrajne lewicowe tematy i przykleić je do prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Może i to słusznie się odbyło, ale nie w takiej debacie. W takiej debacie powinniśmy rozmawiać o ustroju, o górnictwie, o rolnictwie, o oświacie, o demografii, bo jako państwo wymieramy i za 3, może 4 pokolenia Polski już nie będzie. Mamy jeden z najgorszych wskaźników zastępowalności w Unii Europejskiej. No i można byłoby znowu porozmawiać o tym, o czym mówi rzecznik do spraw demografii, rzecznik rządu do spraw demografii, że Polaków zostanie 17 milionów. To są tematy, o których się powinno rozmawiać, a nie uprawiać również ustami prowadzącego takiej politycznej, no powiem tak, okładanki cepem jednych, drugich, tylko Polacy zasłużyli na to, żeby usłyszeć, w którym kierunku Polska powinna pójść, jakie są zagrożenia dla Polski. To teraz pan Włodzimierz Tomaszewski z Porozumienia. Chciałabym, żeby pan się odniósł do słów swojego poprzednika. Czy rzeczywiście tę debatę zdominowały takie kwestie światopoglądowe? Czy te pytania były istotne? Czy można było je dobrać w inny sposób? Ja mogę potwierdzić, że pan Kosiniak-Kamysz mówił bardzo, że powiem, dużymi ogólnikami, ale mówił bardzo wprawnie i to jest jego umiejętność o zszywaniu, o wykorzystywaniu swoich zawodowych umiejętności lekarskich. I to wszystko, że powiem, bardzo pięknie, tylko że to miało charakter bardzo ogólny. Natomiast w przypadku prezydenta Andrzeja Dudy to były wypowiedzi super konkretne, bo w takich działaniach wyborczych przede wszystkim trzeba mieć na względzie, co się chce osiągnąć, jakie ma się instrumenty rządzenia i jednocześnie podać konkretnie, co wyborcy będą mogli oczekiwać w trakcie rządów osoby, która kandyduje. I w moim przekonaniu tutaj prezydent Duda bardzo trzymał się konkretów. Był tu w tej debacie, można powiedzieć, bardzo otwarty. Nikogo nie atakował, odpowiadał, jeżeli takie ataki były w stosunku do jego osoby. Natomiast cała kampania w tej chwili Andrzeja Dudy opiera się właśnie na proponowaniu bardzo konkretnych projektów, programów. Dzisiaj będzie debata sejmowa nad tym, o czym niektórzy mówili, że została zapowiedź uczyniona, a nie ma kroku dalszego. Otóż będzie dzisiaj debata nad bonem turystycznym. Podaję ten przykład bonu turystycznego jako taki właśnie wyrazisty konkret, no ale wcześniej oczywiście jest mowa i zarówno o tym, co dotyczyło ofert socjalnych, jak i także równoległego rozwoju gospodarczego. To się ze sobą wzajem przeplata, bo i rozwój gospodarczy, i świadczenia socjalne można ustawić tak, żeby to nie było ze sobą sprzeczne, jak niektórzy dogmatycy ekonomiści mówią, że rozwój może być wtedy, jak się ograniczać będzie świadczenia socjalne. A może być dokładnie tak, że
te świadczenia mogą rozwój wspomagać i dynamizować. Drodzy panowie, czyli kwestie gospodarki, kwestie tych programów społecznych, ale także kwestie światopoglądowe. Ja mam wrażenie, że ten tydzień, zaczynając od poniedziałkowego festiwalu kłótni, jeśli chodzi o LGBT, o to, czy jest to człowiek, czy jest to ideologia, tutaj naprawdę wiele, wiele kwestii z tym związanych. I moje pytanie brzmi, czy kwestie światopoglądowe, czy chociażby kwestie orientacji seksualnej, kwestie LGBT, czy to nadal zdominuje temat kampanii wyborczej na tej już ostatniej prostej, czy jednak już po tej debacie prezydenckiej już ten temat wygasł? Pan Jarosław Sachajko, poproszę. Panie redaktorze, jeszcze jednym zdaniem. No, rzeczywiście pan prezydent Andrzej Duda mówił o kolejnych zapowiedziach, co zrobi, no ale nie wytłumaczył się, dlaczego podpisał ustawę, która oddała polskie zasoby naturalne w ręce Kanadyjczyków, ogromne czy największe złoża miedzi i srebra. Dlaczego podpisał ustawę, która w myśl której będą wszyscy mogli być na siłę zaszczepieni. To są rzeczy zasadnicze. Ale co do debaty, która będzie, ja cały czas liczę na debatę merytoryczną. Pan prezydent Duda, wbrew temu, o co apelował 5 lat temu, aby ówczesny prezydent Komorowski nie unikał debat, no, stawił się tylko do jednej debaty. Kilka tygodni temu samorząd lekarski zorganizował debatę na temat zdrowia. Tylko Władysław Kosiniak-Kamysz na tej debacie był, prezydent, ani pozostali kandydaci w tym zakresie nie mają nic do powiedzenia. Ale myślę, że... Panie pośle, ja wiem, że pan popiera swojego kandydata, pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale powiedzmy tutaj merytorycznie na temat kwestii światopoglądowych. Pani redaktor, wiadomo, że ten temat pasuje Prawo i Sprawiedliwości od 5 lat. Przecież 5 lat temu Prawo i Sprawiedliwość wyciągnęło również ten temat. Mówiło o konwencji stambulskiej, że ona niszczy rodzinę, że to jest niszczy tradycję, że to jest właśnie promocja środowisk lewicowych czy homoseksualnych. I co prezydent Andrzej Duda zrobił w tej sprawie? Nic nie zrobił. Apelował do prezydenta Komorowskiego, aby nie podpisywał, nie ratyfikował tej konwencji i przez 5 lat jej nie wypowiedział. Kolejne wybory, przed kolejnymi wyborami Prawo i Sprawiedliwość zawsze wyciąga ten temat. Zawsze wyciąga ten temat. Nic w tej kwestii nie robi, tak jak powiedział. Panie pośle, pan uważa, że to Prawo i Sprawiedliwość wyciągnęło ten temat? Oczywiście, pan prezydent wyciągnął. Ja mam wrażenie, że to na antenie innej stacji konkurencyjnej się pojawił ten temat. Na antenie stacji TVN pojawił się ten temat i wówczas ta lawina ruszyła. Nie, nieprawda. To przecież pan prezydent podpisał, on to nazwał szumnie, kartę rodziny, a przecież to są zapisy, które są w Konstytucji. I trzeba tylko tych zapisów z Konstytucji przestrzegać i nie próbować znowu dawać pola do popisu lewicy. Bo przypomnijmy, to Prawo i Sprawiedliwość wyciągnęło lewicę z politycznego niebytu. No. Więc naprawdę... próbując osłabić Platformę, Prawo i Sprawiedliwość wzmocniło Lewicę. Ale należy powiedzieć może jednak o tym, jak duże poparcie ze środowisk samorządowych ma Władysław Kosiniak-Kamysz. Bo wczoraj właśnie prezydent Krakowa, prezydent, który uzyskał już 5-krotnie zaufanie mieszkańców Krakowa, powiedział, że tylko Władysław Kosiniak-Kamysz może połączyć naród, może merytorycznie współdziałać z samorządem. Wcześniej zrobił to prezydent Rzeszowa, pan Tadeusz Ferenc, który już 4-krotnie uzyskał zaufanie swoich mieszkańców. To o tym powinniśmy rozmawiać, a nie... Panie pośle, ja słyszę... Panie pośle, słyszę, że każdy temat... Panie pośle, słyszę, że każdy temat właśnie związany z poparciem Władysława Kosiniaka-Kamysza to jest dla pana temat pierwszorzędny. Każdy temat zmierza do tego. Dlatego teraz poproszę szybko pana Włodzimierza Tomaszewskiego o odniesienie się do tych słów i jeszcze krótko powiemy na temat wizyty prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych. Panie pośle, to ja tylko przypomnę, czy kwestie światopoglądowe, kwestie LGBT nadal będą dominować temat kampanii wyborczej? Pan Włodzimierz Tomaszewski, proszę. To wynika tylko i wyłącznie z charakteru kandydatów. Jeżeli pan Trzaskowski bardzo silnie angażował się na rzecz tego środowiska, podpisywał tu taką wewnętrzną kartę
w Warszawie, to wiadomo, że to w kampanii wychodzi, bo takie pytania się pojawiają, ale właśnie paradoksalnie pojawiło się i rozgrzało w debacie czy w rozmowie w innej stacji telewizyjnej i to w sposób, no można powiedzieć, właśnie ilustrujący istotę problemu. To znaczy, że podchodzi się do tego tak ideologicznie, że nawet stacja w tej ideologii staje się pomnikiem zachowań, które w ogóle w normalnych warunkach nie powinny być dopuszczalne w znaczeniu takim, że no, stacja telewizyjna, każde medium musi wysłuchać każdego zdania, a nie rozstrzygać, czy ktoś ma prawo tak powiedzieć, czy też nie, czy to jest dopuszczalne do wypowiedzenia na antenie. I tutaj jest jasne, mamy ideologię, tej ideologii niektórzy kandydaci bardzo są wierni, inni nie. Prezydent Duda podpisuje konsekwentnie się pod tymi działaniami, które realizował w ciągu całej pięcioletniej kadencji właśnie wsparcia rodziny, a nie rozstrzygania, czy mogą być małżeństwa homoseksualne czy też nie, bo tu jego stanowisko jest jednoznaczne. Ale teraz jeszcze do lewicy. Pan poseł tutaj się bardzo zaplątał. Ja tylko jedno zdanie. No to, co powiedział pan poseł, oznacza, że dzisiaj lewica promuje pana Kosiniaka-Kamysza. Także nie wiem, gdzie pan to usłyszał miał... tak naprawdę. No, ale jak sobie pamiętam, akurat bardzo historię, dużym szacunkiem podchodzę i do pana Ferenca, i do pana Majchowskiego, ale oni się wywodzą z lewicy. Do TVP Info. To przecież państwo wypromowali lewicę, chcąc osłabić. Drodzy panowie, no pana kandydata dzisiaj... Drodzy panowie, lewicę. Jeszcze jedno zdanie. Drodzy panowie, no widzę, że jest, są spore emocje, tak. Sporo napięcia, ale ciężko jest tak zdalnie, kiedy nie jesteśmy w jednym studiu, moderować tę rozmowę. Zatem ostatnie zdanie na koniec, bardzo proszę krótko, ponieważ mamy czas antenowy. Spotkanie prezydenta Dudy z prezydentem Trumpem w Waszyngtonie. Jakie to ma znaczenie dla obydwu prezydentów? Proszę krótko na koniec pan Sachajko, a następnie pan Tomaszewski, poproszę. Pani redaktor, dla prezydenta Trumpa podejrzewam, że to jest niewielkie poparcie, chociaż bo Polonia została przez Prawo i Sprawiedliwość rozbita w Stanach Zjednoczonych. No, dla prezydenta Andrzeja Dudy to jest próba pokazania, że przywódca wielkiego państwa go popiera, ale przypomnijmy sobie, co było, jak Mike Pompeo, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, przyjechał do Polski. Powiedział, tak jak namiestnik, że nie wprowadzimy podatku od korporacji internetowych. Więc to mnie przeraża, że powinniśmy współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, ale nie na kolanach. Nie w ten sposób, że przyjeżdża jakiś namiestnik czy ambasador i mówi, że podatku od Google'a nie będzie, podatku od Ubera nie będzie. To nie jest suwerenne państwo, ale profesor Zybertowicz powiedział, chyba minęła 20. Prawda jest tylko jednym z instrumentów polityki. Powinniśmy pamiętać, że realna polityka ma inne priorytety niż prawda. Prawda bardzo często w polityce przegrywa. Aby polityk mógł zabiegać o prawdę, musi zachować władzę. I żeby zachować władzę, często musi ulegać siłom zewnętrznym, które na to pozwalają i w tym pomagają. I ja się czemuś takiemu sprzeciwiam, bo najważniejsi w Polsce są politycy. I teraz pan Włodzimierz Tomaszewski. Pan Włodzimierz Tomaszewski. Prawda jest taka, że to spotkanie... To proszę, zdanie na koniec. To spotkanie będzie korzyścią dla obydwu państw i to jest bardzo istotne ze względów na bezpieczeństwo i dla Polski, i także dla Stanów Zjednoczonych, bo jednak ta wschodnia flanka nie jest obojętna Stanom Zjednoczonym, jeśli chodzi o układ, światowy układ sił. I dlatego to jest spotkanie super ważne. Dla nas wzmocni duże bezpieczeństwo, jeżeli się uda relokować także część tych żołnierzy amerykańskich z Niemiec do Polski. Także tutaj są korzyści olbrzymie. Natomiast jeżeli także będzie to pokaz dobrej współpracy, no to będzie jednocześnie przykład, że inni takiej współpracy nie mieli, więc warto na tych przywódców także głosować.
Bardzo panom dziękuję. To był poseł Jarosław Sachajko, Koalicja Polska, także Włodzimierz Tomaszewski. Pan Włodzimierz Tomaszewski z Porozumienia. Dziękuję panom bardzo i państwu także bardzo dziękuję. Zapraszam na kolejną rozmowę. Połączymy się z doktorem Tomaszem Żukowskim, politologiem z Uniwersytetu Warszawskiego i porozmawiamy oczywiście na temat bieżących wydarzeń politycznych, których w tym tygodniu nie brakuje. Do zobaczenia za chwilę.